Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonach. Artur Dubiel na celowniku oraz kapitan Piotr Hermann, czyli szpiegul.pl oraz OSS-Okiem Służb Specjalnych. I witamy serdecznie w setnym odcinku Miej na. <grym> Zgadza się. Szanowni, dociągnęliśmy wspólnie do tego momentu. Ja się bardzo cieszę i tak naprawdę bardzo was, Wam też za to wszystko dziękuję, bo gdyby nie feedback, nie zawsze ten, który jest spisany w socjalach, ale ten, który dociera też bezpośrednio, no to to jest jednak ta motywacja do dalszej pracy. No i Piotrze, nie wiem czy wiesz, chociaż chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, aczkolwiek nie jestem pewny, podobno są dwa takie progi sukcesu w podcastach. A to mów, bo ja chyba nie znam. Większość podcastów umiera do dziesiątego odcinka. A tak, 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 tak. Potem tak, tak, jest taka widać, druga tak. grupa, która pada do setnego. A jak już podobno przeciągniesz ten setny, to już jest spora szansa na sukces. No ja powiem Ci, że z tymi moimi podcastami, to przeciągnąłem setny już dawno, ale sam OSS też jest 60, tam siódmy bodajże. I już pa, trochę, trochę długą przerwę mam, ale to wcale nie jest tak, że zakończyłem. nie, U mnie to jest po prostu. No ja chyba jak u wszystkich trzeba trochę, trochę też pozarabiać, zmieniło się, bo, bo jest dość ciężej niż było. No i to tak. To na pewno. Taka na pewno. radość. Dobra, ale ty mówisz, że to my, no to przede wszystkim tak. twoi odbiorcy, ty, no, a ja ty? zaledwie jestem tu po raz pierwszy. Nie, nie, nie proszę <noise> dziesiąty, dziewiąty raz się widzimy Widzimy, o dużo powiedziane Nie, dziesiąty I... raz się widzimy, ale dziewiąty SPD Aha, bo my nie powiedzieliśmy, że to jest Starszych, smutni panowie Dwaj, widzisz Prasza. ja ciągle Ciągle mylę z tym z starszych panów <noise> Muszę ci powiedzieć, że nieraz jak Jakiś znajomych spotykam, którzy również I ze służb, którzy słuchają Naszych rozmów, to mówią, że właśnie ta nasza seria im się wydaje taka najfajniejsza, że potrafią się pośmiać, a mi się wcale nie wydaje, że jesteśmy śmieszni. No ale. No nie ale tylko nie okay. jesteśmy śmieszni, ale mówimy o poważnych rzeczach. A jak się z tego śmieje, to już nie jest dobrze. No Piotrze, ale bez dwóch zdań, bez ciebie to wszystko by się nie udało. Tak jak mówiliśmy, dziewięć odcinków SPD, dziesiąty tak naprawdę. Bo jeszcze ten pierwszy, bo byłeś. pierwszy. A pierwszy ten... był wywiadem, to tak, tak faktycznie tak, to był dokładnie. wywiad, dopiero potem przyszły całkowicie takie pełnoprawne, pełnokwiste rozmowy, które ty wymyśliłeś. To trzeba sobie powiedzieć. I jak, powiedzmy, jak się czujesz po stu odcinkach i półtora roku działalności? Wiesz co? Odpowiadając trochę na to, odniósłbym się do tego, o czym mówiłeś wcześniej, do pewnego rodzaju regularności, bo mówisz, że gdzieś tam też ostatnio nie wrzucałeś. To jest coś, co jest często niewygodne. Bo musimy jednak zadbać o to, mimo że zmęczeni, nie mamy czasu itd., dalej, a jednak wierzę, że trzeba nagrać, bo ludzie czekają, a przede wszystkim chcesz się sam utrzymać w pewnej autodyscyplinie. Bo jeżeli ja się cały czas obawiam, że jeżeli z tego wyskoczę, a zdarzają mi się niestety okresy, że. Nie udaje mi się wypuścić raz na tydzień, tylko raz na 10 dni. Raz nawet była chyba jakaś przerwa około dwutygodniowa, ale mimo wszystko się staram, żeby te przerwy były około tygodniowe, a najlepiej mniejsze, bo wiem, że przy tej dyscyplinie wtedy uda mi się tak naprawdę to cały czas brzydko mówiąc ciągnąć i kontynuować. A kiedy znajdzie taka okoliczność, że te przerwy będą dłuższe, to się obawiam, że cały czas sobie będę myślał, a dobra była taka przerwa, to jak zrobię teraz 3 dni dłuższą, to też się nic nie stanie. A to tak działa, powiem ci, to tak działa, aczkolwiek to, to wszystko wynika raczej właśnie z tego, czy, czy jest czas, czy czasu nie ma. Ja nie wiem, jak u ciebie to stoi, bo to jeszcze są kwestie. No tak, dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, to myślę, że, że uczciwie warto. Kwestie finansowe, które za tym stoją, bo to jednak trzeba utrzymać. Szpiegul u mnie zaczął swoją działalność w listopadzie 2017, czyli co, to już jest 6 lat, nie? No tak, będzie. To już jest nie 6 bardzo. lat, jak, 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 jak podcast jest. Sam OSS wszedł nieco później. No ale to też tam innego różnego rodzaju eksperymenty robiłem. OSS jest tym, co się trzyma cały czas, że tak powiem, od czasu jak powstało, czyli okiem służb specjalnych. No ale to wszystko kosztuje, hosting i tak dalej. I powiem Ci, że miesiąc właśnie był taki wrzesień, że trzeba było wszystko odnawiać, te wszystkie płatności i tak dalej. A ze względu na to, jak się porobiło tak, no ciężej wszystkim nam, prawda, bo to inflacja, kryzys i tak dalej. No to to jest niewiarygodne, ale ja nawet y, liczyłem się z tym, że może się zdarzyć, że to mi wszystko zniknie przynajmniej na jakiś czas, bo akurat przyszło tak, że w tym czasie ja nie miałem jak zrobić tych płatności. To jest nieprawdopodobne, ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Ja oczywiście nie chcę teraz narzekać, no ale jest tak, że ludziom się wydaje, że to wszystko jest tak darmowo, nie i tak dalej. No to jest darmowo, ale ty, ja ze swojej strony musimy ponieść te, te, te płatności różnego rodzaju, one z roku na rok robią się coraz większe, bo te hostingi są coraz większe, coraz droższe i tak dalej, ludzie na to nie patrzą, a, a materiał chcą, chcą i powiem ci to takie, tak sobie teraz myślę, że to takie trochę nie fair, bo ja na, na rzęsach stawałem, żeby te pieniądze załatwić i żeby te opłaty porobić, nie, nie wiem jak u ciebie to wyglądało. Nalazłem rozwiązania, które pozwalają mi na to, że na przykład hosting właściwie jest niepotrzebny, bo, bo jedynie kosztem jest to, że podpięcie powiedzmy własnej domeny, czyli na celowniku.com, no to, to musiałem sfinansować, ale za to znowu no oprogramowanie, którego używam do spotkań również i z tobą, no co miesiąc niestety, ale dolarki muszą zostać wysłane, a nawet firmy potrafią zaskoczyć Podnosić ceny, niespecjalnie nawet uprzedzając o tym, a człowiek znowu przyzwyczajony do pewnych rozwiązań, nie chce szukać do końca czegoś nowego, jeżeli coś jest sprawdzone, prawda? Ja się z tobą zgodzę, nie? Także oczywiście ja bym prosił, żeby nikt nie myślał, że ja płaczę, narzekam i naciągam, żebyście ludzie próbowali jakoś tam pomóc, utrzymać te wasze ulubione, bo niekoniecznie to muszą być nasze podcasty, no, ale naprawdę warto o tym pomyśleć, naprawdę warto parę groszy wrzucić tylko po to, żeby to utrzymać najzwyczajniej w świecie. Bo to po prostu kosztuje. I nie mówię wcale tylko o tak świetnym podcaście jak na Celowniku Artura Dubiela, czy tak świetnym podcaście jak OSS, okiem specjalnych, czy ten blogu bo są również inne, które po prostu no warto pomyśleć, czy, czy czegoś nie dorzucić, żeby się utrzymały przynajmniej ten jeden rok dłużej. To tak, tak sobie myślę. Wiesz co, ja to podchodzę do tego w ten sposób, że może nie są to koszty, które zabijają, aczkolwiek oczywiście. Mogą być momenty w życiu, kiedy no zaczynasz każdą złotówkę, dolara, funta, cokolwiek obracać z każdej strony i się zastanawiać, ale ja bardziej patrzę to też pod kątem czasu, no bo odbiorca odbiera to, jak sama zresztą nazwa wskazuje, bym powiedział brzydko w dość prosty sposób. 45 minut słucham, no i tyle. No ale 45 minut to jest tak naprawdę trochę dłuższe nagranie. To są wcześniej rozmowy, żeby kogoś zachęcić, bo. To nie jest tak jak z tobą, że napiszę, Piotr, słuchaj dzisiaj, a ty mówisz, mmm, nie pasuje mi, ale dobra. No nie zawsze to tak wygląda, tak? Z innymi osobami, niektórych trzeba wręcz gdzieś tam tygodniami, miesiącami namawiać, potem porozmawiać z nimi spokojnie, niekoniecznie od razu nagrywając. Potem to jest kwestia samego nagrania, potem kwestia obrobienia tego nagrania, bo ja uznaję tę zasadę, że bardzo szanuję zarówno was, szanowni słuchacze, jak i wszystkich gości. Ty no, nie tak jesteś gościem, bo ty jesteś współgospodarzem, to się nie liczysz. Ale mówiąc całkowicie poważnie, obrabiam ten materiał. Nie jestem oczywiście profesjonalistą, tylko takim półamatorem, półprofesjonalistą. Nie wszystko każdy z nas zawsze. podcasterów. Tak, ale no, staram się w jakiś sposób doprowadzić te nagranie do takiego stanu, żeby jeśli nie było perfekcyjne dla ucha, bo takiego akurat nie osiągnę stanu, przynajmniej nie w tej chwili, ale żeby też nie raziło i nie zniechęcało do, do słuchania. Były odcinki, które wyszły troszeczkę gorzej jakościowo, ale i tak się zdecydowałem na ich publikację, bo stwierdziłem, że są na tyle wartościowe, tak? Ty uprawiasz bardzo trudną dyscyplinę, mianowicie ty uprawiasz wywiady. Wywiady są trudne z technicznego punktu widzenia, bo ty u siebie możesz zadbać, prawda, o wszystkie technikalia, ale już po stronie twojego gościa to bywa różnie. To bywa różnie często jest tak, że ten gość po prostu nie ma i nagrywa to przez telefon chociażby. To i to się zdarza przecież. To, Piotr, wcale też nie znaczy, że będzie gorsze nagranie, bo. Nie, 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 nie ale mi się... mimo wszystko mi chodzi o to, że nad tamtym nie masz kontroli. Ja na nie przykład mam. Mogę, mam kontrolę niemal nad wszystkim, nad dźwiękiem, nad... mam kontrolę, a ty tej kontroli nie posiadasz. Je. Też nie do końca, bo sam się też kiedyś przekonałem. Okazało się, że gdzieś tam moje łącze troszeczkę zaczęło zawodzić. No i też pewne mankamenty techniczne. Nagrania się pojawiły, chociaż niby oprogramowanie powinno to wykluczyć, no ale, ale no tak, tak się ale się, ale tak zdarza, się, się, tak się zdarza. zdarza. No i zobacz. No i zobacz, masz teraz tak. To jest ten odcinek, już go liczę, że on jest, czyli to jest setny odcinek. Sto odcinków jest za tobą Twojego podcastu. Osiągnięcia to jest to, co można usłyszeć. Zarówno od strony, kogo udało Ci się zaprosić, jakie tematy poruszyć, a było kilka takich, powiem Ci, odcinków. Że to po prostu, jak to się mówi, petarda. Ja szczególnie zwrócę uwagę, chociażby na, na to, jak rozmawiałeś z Krzysztofem Surmaczem, to jest mhm. jedyny taki materiał o C CPT ABW, czyli Centrum Przeciwdziałania Terroryzmowi, tak? Prewencji terrorystycznej. Pre no prewencji, przepraszam, mhm. bo wcześniej przeciwnie nie mhm. centrum prewencji terrorystycznej. I potem no, niemal na, na taśmę rzuciłeś, Jacek Kudła był u ciebie z, Ale, z prawem dotyczącym pracy operacyjno-rozpoznawczej. No, to, to są po prostu tam jest. Taka masa informacji, taka masa idei, taka masa pytań się rodzi i jest postawionych, że to jest po prostu nieprawdopodobne. A to nie są jedyne odcinki, to są ostatnie odcinki. To znaczy, powiem Ci tak, za sukces na pewno też odbieram to, kiedy po nagraniu ktoś mi mówi, dobrze mi się z Panem rozmawiało, albo przejdźmy na ty. Kontakt kiedy się pogłębia, kiedy zaczynamy się wymieniać pewnymi myślami, przemyśleniami, pomysłami. Mamy jakieś tam wizje na być może zrobienia coś wspólnego, albo w podcaście, albo i poza nim, to wtedy wiem, że, aha, ktoś się w jakiś sposób do mnie przekonał. Dwa, oczywiście, też nazwiska, tak? bo to kiedy przychodzi nazwisko rozpoznawalne, to słuchacza, brzydko mówiąc, też łatwiej trochę przyciągnąć, bo on wie, co to jest za Delikwent, brzydko mówiąc, i co on sobą reprezentuje. Ale no, sama marka na szczęście też. Podcastu i newslettera, bo to połączony przecież projekt, no też zaczyna w jakiś tam sposób przyciągać, i, i rzadko mi się zdarza tak naprawdę, żeby ktoś odmówił. Nieraz zdarza się niestety, że długo nam kontakt trochę wychodzi, zanim powstanie odcinek, no ale, ale mówię, tak jak powiedziałem, to traktuję jako pewien, pewien sukces. No i ciekawostka, nawiązując jeszcze do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Państwo nas, nas teraz słuchają, a ten czas prawdziwy, że tak się wyrażę. Kiedy my faktycznie siedzieliśmy w swoich domach i to nagrywaliśmy, a kiedy wy słuchacie, nie licząc tego czasu, kiedy, no bo każdy odsłuchuje tego, kiedy chce, ale tej pracy, no to jest, no, myślę, około pięciu godzin, tak? Więc to, co Piotr powiedział wcześniej, do, doceniajcie twórców i wcale nie apeluję tu o mnie czy o Piotra. Nie, nie, w ogóle twórców, tak. Doceniajcie tak, tak, tak. w ogóle twórców, tak, dokładnie. To nie chodzi tylko o, o podcasty. Jeżeli szanujecie jakiegoś autora. To nawet ciepłe słowo, jakiekolwiek, czy pisane, czy inne, będzie dla niego też docenieniem tejże pracy, bo to naprawdę jest, może nie ta, ale pół na pewno. No, jest, no, no, jest, jest, żebyś wiedział. Też tak uważam. Bo to jest przygotowanie się, to jest nagranie, zgranie u ciebie tych tych terminów, jak powiedziałeś. To jest cała kwestia później jakiegoś montażu, masteringu, bo tam nad dźwiękiem trzeba popracować. Czasami. No, robimy Piotr i grafiki, I, tak? Nieraz no, a sam. No właśnie, kwestie grafik jeszcze. No tak, no, bo to jest tak. Mówić? My nie jesteśmy z tych, którzy zlecają to komuś innemu, tylko, nie, tylko nie. sami to robimy. No właśnie. Nie, bo sami grafiki. jesteśmy najlepsi, nie? Ale mówiąc całkiem poważnie, szanowni Szanowni Państwo, to często wynika też z tego, że raz, że robimy to w tym momencie, kiedy faktycznie tego potrzebujemy, a dwa, no pewnie też koszty gdzieś odgrywają jakąś rolę, trzy, nie zawsze warto płacić za coś, co można zrobić samemu, przy tym efekcie, który osiągniemy, jaki oczekujemy, przynajmniej na tym poziomie takiego. Minimum z minimum. Nie? No tak, no tak. To się, to się zgadza. Poza tym, gdyby człowiek kasę miał, to może mógłby i by zlecić niektóre rzeczy. No, a ponieważ ale jest nieraz raz chcesz coś puścić, Piotrze, zaraz. bo się A no podbierałeś. Tak, to są rzeczy tak. nie, do, nie do obejścia, to tak. A oczywiście. tutaj wyślesz komuś, jak ktoś ci mówi okej, okay, ale za dwa dni, nie? Niby krótko, ale dwa dni Dokładnie. w internecie, panie szanowny, to są lata świetne. Ale dobra, Piotrze, to ja ci o coś zapytam. No. A jak się przygotowujesz? Owszem, nie zapraszasz gości, u mnie wygląda to trochę inaczej. Robię research taki dotyczący danej osoby, zagadnienia, propozycji, tematu, który chciałbym mu zadać. Nie ma gotowych pytań, powiem szczerze, raczej rzucam właśnie zagadnieniami, bo rozmowy zawsze na spontanie. Ty masz z tym i podobnie, a jednocześnie inaczej, tak? Bo jednak występujesz sam, no ale to też wymaga czasu przygotowania tak. i właśnie przejrzenia, Dużo. zdobycia źródeł czasem i dotarcia do nowych informacji, o których nie wiedziałeś. Ja Wiesz powiem, że tak. przy okazji tego wszystkiego, przepraszam, tylko dokończę jedną myśl, jako sukces traktuję też to, że sporo przy tym wszystkim się uczę. Tak, tak, to jest prawda. Wiesz co, ja pracuję na moich archiwach cyfrowych przede wszystkim, no czy... Przede wszystkim tak, bo papierowych też jest niezliczona ilość tego, ale przede wszystkim na cyfrowych to jest, ja ostatnio patrzyłem to ponad 1 terabajt różnych materiałów, tego jest strasznie dużo. A do tego jeszcze na okrągło odkrywam różne rzeczy w internecie i dzięki internetowi, także cały czas docieram do nowych jakichś materiałów. No, i sytuacja jest taka, że kiedy ja się przygotowuję do jakiegoś odcinka, często jest to cykl odcinków, no to ja to na bieżąco robię dość dokładne, szczegółowe scenariusze tego. To takie czasami zdarza się, że jest to scenariusz tekstowy, znaczy może tak, na początku częściej był scenariusz tekstowy, teraz ten scenariusz tekstowy raczej się rodzi w trakcie nagrywania już, jak mówię, no ale jest to dość dokładnie wszystko przygotowane, a niezależnie od tego, Cały czas bawię się formą, cały czas szukam takiej formuły, formy, takiej tylko dla mnie, która i mi odpowiada, i odbiorcom odpowiada. Ja w tej chwili te najnowsze odcinki OSS, które pójdą, jestem przekonany, no i różnych innych tam, zarówno tego końcika Szpiegula, jak i szpiegulaifa, jak i tam paru innych rzeczy, one wszystko, że tak powiem, ponownie wszystko centralizuje w ramach OSS-a, tamte boczne też się będą ukazywać, ale to już tak dużo rzadziej i, i raczej w formie zbierania materiału z jakiegoś okresu. Natomiast same oss -y będą taką bardziej, no dużo ciekawsze: one będą sobie zawierały nie jednolitą formę informacyjną dotyczącą jednego tematu, a raczej tam będzie taka forma bardziej magazynowa, bym powiedział, tak? Że w samym w tej audycji będzie ileś tam tematów poruszonych kolejno. Więc to będzie już na pewno i ciekawsze, no to to też wynika z tego, że. Zauważyłem, że odbiorcy się zmieniają przez te 5-6 lat. No, i przez te 5 lat bodajże, podcastów czy 4, musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam. Ja widzę, jak bardzo zmienił się odbiorca. Jak bardzo ten odbiorca, i to nie tylko, że się zmienił odbiorca, bo inny jest odbiorca, ten sam odbiorca zmienił się. On zgodnie z tym, jak media pokładają głównego nurtu informacje, tak w takiej formie MTV, jak ja mówię, to samo dzieje się, że jak czegoś jest za dużo, to się wyłączają. Nie chcą już tego słuchać. To trzeba przeskakiwać z tematu na temat, trzeba to po prostu maksymalizować. Nie gadać tyle, nie rozwlekać. A właśnie internet jest takim medium, czy też blogi to w ogóle niektóre, że człowiek może po prostu. Bez litości męczyć człowieka i zabierać mu czas, pisząc, rozwlekając wodoleństwo, stosując i tak dalej. No, także mm, chciałem powiedzieć, że no, przygotowuję się bardzo dokładnie do każdego odcinka, nagrywam. Często bardzo zależy mi na tym, żeby dość dobrze to zabrzmiało i, i, i pracuję nad dźwiękiem, co na pewno słychać, ponieważ i u Ciebie, jak się posłucha pierwszych odcinków i teraz, jak się tego słucha, to widać ogromny postęp w tym, jak się mówi, co się mówi, w jaki sposób. To brzmi w ogóle, także no ten postęp cały czas myślę następuje i u Ciebie również ten postęp, ja, ja, ja widzę, ja słyszę i on jest po prostu zauważalny okiem i, i uchem przede wszystkim, nie? No ja myślę, że nie muszę tutaj wyskakiwać z jakąś nieskromnością, no ale o dwóch rzeczach na pewno muszę powiedzieć. Sprzęt, który miałem na początku, a właściwie to były trzy tego, tego etapy. Pierwsze to oczywiście były wbudowane... Mikrofony w komputerze, i na początku mi się wydawało, nie, to całkiem dobrze, przecież brzmi, po co ja tam będę inwestował. Potem sobie wymyśliłem, że a też bym chciał mieć taki mikrofon jak inni. Trochę to było takie widzi mi się. Po bardzo krótkim czasie się zorientowałem, że jednak dobrze trafiłem z mikrofonem. Niemniej dalej czułem, że jest to taki mikrofon, jednak trochę niższej półki, chociaż znajomi muzycy i radiowcy mi mówili, słuchaj, dobrze trafiłeś ten mikrofon, jest całkiem, całkiem. No, ostatecznie, no, mam i już całkiem inny, nie chcę powiedzieć, bo aż tak bardzo się na tym nie znam. Czy on jest aż tak bardzo w pełni profesjonalny, ale na pewno rozpoznawalny i bardzo dobrej firmy. Do tego dokupiłem oczywiście interfejs audio, który bardzo ułatwia mi pracę, pozwala też trochę na, na pracy nad barwą głosu, plus oczywiście późniejsza obróbka. Ale bardzo ważne jest to, o, o czym sam powiedziałeś, jak. Rozmawiałem półtora roku temu. Jak mówię, dzisiaj to też widzę pewien przeskok, bo to, co kiedyś, na co kiedyś nie zwracałem uwagi i mnie w jakiś tam sposób nie, nie denerwowało. No, dzisiaj po czymś takim bym stwierdził, nie, 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 no, takie coś to nie pójdzie. Muszę to nagrać jeszcze raz, poprawić, wyedytować, wstawić. Bo nie jestem w stanie tego sam wysłuchać, co dopiero ktoś inny, tak? Oczywiście znaczy, co, u mnie jest tak, że ja świadomie tych rzeczy nie poprawiam, bo to jest straszne, jak ja uczy... To słychać, jak ja uczyłem się mówić. Te moje o, e zaznaczane, często coś mi wskakiwało, że nie mówi się e na końcu, a ja tam mi z tego e się robiło e. To po prostu tragedia. U mnie tak było. Ty tego etapu nie miałeś, bo ty już jakieś doświadczenie jednak z mikrofonem miałeś wcześniej, prawda? Znaczy wiesz to dwie jakby kwestie, współpraca z mediami na pewno dużo też dała, no i prowadzenie zajęć ze studentami, no to człowiek tak naprawdę nie ma tego stresu, nie boi się tak naprawdę mówić, ale coś co pewnie nieskromne by było i może i będzie i po mojej i po twojej stronie, ja zawsze mówię, że merytoryka zawsze gdzieś się obroni, więc jeżeli człowiek ma pojęcie Na przynajmniej przyzwoitym poziomie w jakimś temacie, to nawet jak nie do końca będzie do tego wszystkiego przygotowany, to jednak sobie poradzi. Nie? Oj, to, to na pewno, to na pewno tak jest. Ja miałem też szczęście powiedzieć, że ja sprzętu nie zmieniałem od samego początku, bo ja zrobiłem kurs. Nie mam z tego żadnych pieniędzy, więc ja spokojnie mogę powiedzieć: polecić u Marka Jankowskiego, właśnie z mojej wielkiej firmy. On robi tam podcast Pro bodajże. I świetny kurs to był, i tam dokładnie powiedział, jaki sprzęt. I ja w ten sprzęt tańszy, że tak powiem, się zaopatrzyłem. I naprawdę nie narzekam, bardzo, bardzo fajnie mi się to na tym nagrywa. Wiadomo, że lepszy byłby lepszy, ale tak jak ty powiedziałeś, to jest całkiem niezły z tej takiej średniej, niskiej półki. I myślę, że pewnie jeszcze długo, długo nam wystarczy. No, też cię muszę pochwalić, że no, głos też masz przecież dobry. Miły dla ucha. Jak jeszcze jak go sposób... podkręcę basami. No i gotowe, nie. Piacze, ale ty inaczej zbierasz materiały tak naprawdę do swoich różnych form, czy, czy nie? Bo wydaje mi się, że pewnie podobnie i nieraz pewnie wręcz się kłócisz sam ze sobą, jak podzielić to, co udało ci się zebrać, bo może byś z tego zrobił, a jednak to, a może jednak co innego. Tak, 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 tak. To jest największy problem. Zresztą wiesz co, ja mam taki ogromny, ogromny niedosyt tych odcinków, którymi ja się zajmowałem najmniej znanych rzeczy, czyli z początku XX wieku i mówię o wywiadzie polskim, wywiadzie, kontrwywiadzie, o służbach, o, o, o metodach, środkach, formach pracy, które się wówczas stosowało. Mam ten taki ogromny niedosyt tego, czego nie powiedziałem, to co ja mam w materiałach. Ja dlatego teraz tak pracuję trochę nad książkami, może z tego wyjdą książki, może e-booki, może to jeszcze jakoś wykorzystam, też jeszcze dodatkowo dopcham to trochę OSS-ami, czy, czy, czy jakoś specjalnymi wydaniami dotyczącymi tylko, tylko oczywiście początków tam do drugiej pospolitej. może i drugą Rzeczpospolitą. Tylko widzisz, ja mam tak, że ja nie chcę poruszać tych tematów, które poruszają inni. Ja nie chcę powtarzać się. Ja nie chcę być jak te podcasty kryminalne, które istnieją i każdy podcast kryminalny mówi o tych samych sprawach. No to tego się słuchać nie daje. Jest pełno rzeczy, które jest znane, i dlatego ja, na przykład, rotmistrza Sosnkowskiego w ogóle nie ruszam. No to jest tematyka, o którą każdy zna. Znaczy, każdy, kto się interesuje, prawda? I teraz to, co ty mówisz, poszukiwanie materiałów, szukam, to jest podstawowe. Szukam tego. Czego jeszcze nie ma w przestrzeni publicznej, albo jest to tak bardzo wąsko. Ewentualnie jest to tylko wśród specjalistów. Tego szukam, wśród tego szukam. I dlatego to się tak dużo rzeczy uczę. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy tak naprawdę ten pozew sądowy poszedł, czy. Przepraszam, został złożony, czy tylko się skończyło gdzieś na strachu. Ale jeden z autorów książek, właśnie opisujących też pewne historie kryminalne, no, wiem, że się dobierał do podcasterki ze, a było, ze było, względu było, było, na to, było, ta że sprawa, tak. tak. ze względu na to, że stwierdził, że przecież no, przeczytać książkę, no i faktycznie ma się gotowy materiał. Dobra, ale nie chcę w ogóle w tą tematykę wchodzić, bo tu można mieć różne jakby przemyślenia. No a druga taka kwestia to wiesz co, ja też nie chcę być 79., jak nie 1179. ekspertem z Twittera. No, mamy wyspy różnych specjalistów o różnej, w różnej maści jakości. Jeden zna się bardziej na tym, drugi na, na innym. Nikomu nie ujmuję, broń Boże, tak, bo nie o to chodzi. Ale ja myślę, że czasem temat, który wszystkim się wydaje już wręcz oklepany, wszyscy o tym wiedzą, to ja mam największą satysfakcję, jak uda mi się. No, jestem tym, który szuka czasem dziury w całym, tak, czasem może i na wyrost, ale jednak odwrócenie tej sytuacji i pokazanie. A zobaczcie, a może jest tak, a co gdyby było inaczej? Mhm. Ale wiesz, co jeszcze jest ciekawe, rzecz naj, naj, taka najważniejsza, która na samym początku sprawia najwięcej problemów, z czego człowiek sobie w ogóle nie zdaje sprawy, to jest, co jest tematyką mojego podcastu. Nie? Co jest tematyką podcastu? Bo to dzisiaj już wiadomo, na celowniku bardzo szeroko rozumiane. Kwestie bezpieczeństwa, te, które są powiązane z funkcjonowaniem państwa, państw, polityki i tak dalej. Przede wszystkim. To jest na celowniku, zgadza się czy nie? No nie inaczej, ogólnie cały system bezpieczeństwa narodowego, tak naprawdę, bo tutaj wszystko wrzucimy do tego brzydko mówiąc, wora. Właśnie. A um, u mnie to już nie jest takie y, oczywiste. Rzekłbym nawet, że jest bardzo nieoczywiste, dlatego że i blog, i podcast jest o służbach specjalnych, ale nie tylko państwowych, ale i prywatnych, a skoro prywatnych, to dlatego ja tak dużo promuję, bo promuję tych informacji o branży CSI, tak, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, Corporate Security Intelligence. I teraz, co jest takiego ciekawego, przez te sześć lat, kiedy to prowadzę, ja zauważyłem, że ponieważ ja to kieruję do polskiego odbiorcy na teren Polski, i teraz okazuje się, że. To, co ja mówiłem powiedzmy 6 lat temu, to dzisiaj już taką nowością niektóre rzeczy nie są. To jest fantastyczne, jak to się zmieniło, że ja jakąś tam cygiełkę do tego też dołożyłem, że jednak ta tematyka stała się już taka bardziej znana. Nie mówię, że powszechnie, bo ona jest znana wśród tych, którzy się tym interesują, ale ja to zauważam, że rzeczy podstawowe, które na początku te 6 lat temu musiałem, 5 lat temu mówić, dzisiaj już tak bardzo ich mówić nie muszę. One już są powtarzane, zarówno w internecie, jak ja już mówię o tej kwestii doradztwo, konsultacje, szkolenia. Poważne, duże firmy polskie zasiadają nad tym tematem, się pochylają. One wiedzą, zaczynają wiedzieć, co to jest. Ja nie wiem, Piotrze, czy zdajesz sobie sprawę, ale można by nas określić pewnym mianem. Nie do końca może nazwałbym nas popularyzatorami nauki, ale na pewno popularyzatorami wiedzy. I teraz tak. o co mi chodzi? Oczywiście ja czasem też się staram od strony tej nauki. Niektórzy mówią, a tam akademickie dyskusje, nie chcę mi się, nie będę pierdół słuchał. Tylko prawda jest taka, że żeby właśnie w bezpieczeństwie dobrze wyważyć, to trzeba wziąć jedną stronę i drugą i próbować gdzieś tam po drodze te odważniki tak ustawić, żeby to się wszystko nie rozsypało. Nieraz odchodzę trochę bardziej od tej nauki, nieraz jestem jej bliżej, ale wydaje mi się, że obaj właśnie bardziej oscylujemy wokół tej wiedzy i próbujemy przedstawić pewne rzeczy, mhm. czasem mniej oczywiste. No, gdzieś tam, ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w kontrze, ale chyba pewnego rodzaju uzupełnieniem tych, no nie wiem czy tradycyjnych mediów, ale tych, które są typowo takie. Informacyjne i tak naprawdę te detale to tak nie do końca interesują. Nie tylko mediów, również instytucji. Również instytucji, dlatego że robimy te rzeczy, których no, instytucje z różnych powodów, z różnych, często organizacyjno-finansowych nie robią, a my je robimy. My o tym mówimy, my to pokazujemy. Oczywiście nasz zasięg jest nieporównywalnie mniejszy i co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości. Niemniej jednak, no, to się nam chyba jako tako udaje. Ja widzę jak to się zmienia i sam zobacz. W pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ludzie chcą się spotkać, tak twarzą w twarz na żywo zobaczyć, nie? Ty ostatnio miałeś właśnie taką okazję na tej konferencji, na której prowadziłeś panel. Teraz ostatnio zapytałbym się w ogóle, jak to z tą konferencją, czy się udało, czy nie, bo tego nie wiem. No wydaje mi się, że tak, bo z odpowiednim rozmachem i taka chyba ciekawostka. Kongres był tak naprawdę stalowy, tak, bo to był Europejski Kongres Stalowy Stil 2023 w Katowicach. Prowadziłem panel dotyczący wykorzystania stali na potrzeby przemysłu obronnego, no w aspekcie tak naprawdę gwarancji pewnych bezpieczeństwa i. Jako pewnego rodzaju sukces traktuję to, że w satysfakcjonujący sposób udało się przeprowadzić całą dyskusję. Rozmówcy byli zaangażowani, chętni do rozmowy, a wiadomo, że czasem bywa różnie i tak naprawdę też wiele od tego moderatora zależy, jak on to wszystko ubrytkownik, więc poskleja, zwłaszcza jak ludzie są no, z różnych światów, bo tak to trzeba mhm. wprost powiedzieć, tak? bo różnymi rzeczami się zajmują, ale mnie jedna rzecz cieszy. W końcu na różnych branżowych konferencjach kongresach, które wydawałoby się te branże są daleko od bezpieczeństwa, to tutaj naprawdę fajnie, choć nie lubię tego słowa. Ktoś zauważył, że warto poruszyć i te zagadnienia i to traktuję też jako taki sukces. Trochę nas, bezpieczników, bezpieczniaków, zwał jak zwał, którzy gdzieś tam w tych tematach się brzydko mówiąc obracają, że jednak inne branże zauważają jednak ważność tych zagadnień, bo zobacz, no prawda jest taka, poza małym gronem przedsiębiorców, którzy bym mhm. powiedział, że są pewnym jakimś tam topem, są bardzo świadomymi przedsiębiorcami, a przynajmniej ich zarządy, czy właściciele, to dla całej reszty, już nie mówiąc o sektorze często państwowym, czy samorządowym, gdzie no bezpieczeństwo jest tylko i wyłącznie tym kosztem nieszczęsnym, tak? No tak, 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 tak. tak. I tutaj gdzieś wydaje mi się, że to można traktować jako... Nie wiem, czy mały, czy duży sukces, ale na pewno coś, co przykłada tą swoją cegiełkę, a może ich więcej do tego, aby zacząć bezpieczeństwo trochę poważniej traktować, bo owszem, wojna sporo przewartościowała, no ale niestety wpływy polityczne dalej pokazują, że to bezpieczeństwo wcale nie musi być tym top priorytetem, że można je często rzucić w filmie innych rzeczy, ale myślę, że to nie ten odcinek, aby o tym rozmawiać. Tak, tak, ale wiesz co, ponieważ mówimy o podcastach w ogóle, o blogach, o podcastach. Nie tylko, naszych, ogólnie o, o, o tworzeniu. Bólnie, ale chciałem Ci pokazać, zobacz jakie podwójne sprzężenie zwrotne z, z, zdarzyło się no, w Twoim życiu. Mianowicie, dostrzeżono Ciebie, jako nie tego tylko wykładowca, ale dostrzeżono Ciebie jako podcastera z branży bezpieczeństwa, poproszono o poprowadzenie panelu na konferencji, czyli zobacz, to jest to pierwsze sprzężenie, to tak docenienie tego, że to nie jest coś, co ty wysysasz, pójdziesz na palec i z której strony wiatr wieje, tylko mówisz, mówimy o sensownych rzeczach. I teraz sama ta konferencja, to jest to drugie sprzężenie zwrotne, samym faktem, że Cię zaprosiła, potwierdza to, że tak właśnie jest. To jest bardzo fajne, interesujące. To pokazuje, że to nie są wymyślone, bzdurne rzeczy, nie wiadomo, z kosmosu wzięte. Rozumiesz, o co mi chodzi. Ja myślę, że tu się łączą właśnie te dwie rzeczy, czyli kwestia, to co właściwie wcześniej mówiłem: technika i merytoryka. I już mówię o co chodzi. Raz, no, chyba nieskromność będzie dzisiaj słowem klucz w naszym odcinku, ale no, raczej się zaprasza kogoś, kogo się uznaje, że coś tam w temacie wie, tak. Mhm. Druga kwestia to wydaje mi się. No, tutaj nazwałem to techniką, aczkolwiek to taka bardziej technika nietechniczna. Chodzi mi właśnie o to, jak, jak się człowiek wysławia, jakich używa słów, jak składa w ogóle zdania, bo zasadniczo, jak posłuchamy się Piotrze przecież, to bardzo często ktoś, kto się zajmuje w ogóle językiem polskim, powiedział: Boże święty, jak oni dzielą te słowa, jak oni łączą je w taki sposób, że dwa zdania są połączone ze sobą, ale każde ze zdań ma gdzieś tam w środku dziurę. My mówimy całkowicie inaczej. Trochę podobnie jak w radiu, aczkolwiek no, pewnie do tego poziomu nam daleko. Niemniej, no my, za przeproszeniem, bawimy słowem. Sekundowe przerwy to jest dramat dla słuchacza. To jest coś co mi się straszliwie podoba w tym brytyjskim języku angielskim. On się nie upiera na gramatyce, na słówkach, nie wiem naszym. On się odpiera na słowotwórstwie. I to jest to, co my robimy właśnie w tym naszym języku, tym za mikrofonem. To jest takie słowotwórstwo, bardzo często te łączenie tych i tymi dziurami i tak dalej. To często jest to brzmi jak poezja. Tylko wiesz co, ja się zastanawiałem zawsze też, z czego to wynika, bo w pewien sposób chyba trochę nieświadomie to robiłem. Bo zobacz, na przykład robię przerwę po bo, więc zasadniczo nie oddaję ci głosu, tak? No tak. No tak. A jakbym skończył zdanie i się zastanawiał nawet sekundę, co powiedzieć dalej, to mogłoby się okazać, że już głosu nie mam, bo pan Piotr zaczął swoją myśl, więc wydaje mi się, że to też jest. U niektórych jest to bardziej świadome, a u innych nie. Czasem się to dzieje w jakiś sposób. Nazwijmy to spontaniczny. Mm -hmm. a ktoś inny robi to całkowicie, brzydko mówiąc, z premedytacją, po to, żeby jednak zaznaczyć, że wcale głosu nie oddaje, no zwłaszcza wtedy, kiedy, no jak sam powiedziałeś, się nie widzimy, tak? No, tak, no tak, Słuchacze tak. nawet sobie nie zdają sprawy tak naprawdę, jak wiele kilometrów nas dzieli, kiedy rozmawiamy właściwie jak face to face, tak? No tak jest, tak jest. Wiesz co, zobacz. Porozmawialiśmy teraz sobie o naszych tak zwanych osiągnięciach blogowo-podcastowych, no, ale nie powiedzieliśmy o tym, czy to, co my robimy, jest tym, czy to tak wygląda, jakbyśmy to chcieli. Ponieważ tak, powiem teraz o nacelowniku. Nacelowniku to jest zarówno podcast, jak i twoja strona, na której te podcasty się ukazują, jak i newsletter. Czy to jest dokładnie ta struktura docelowa twoja, czy ty chciałbyś, żeby to wyglądało inaczej? Moje pytanie brzmi tak, czy też masz tak samo jak ja? Że to, co pokazujesz, to jest niewielki procent tego, co chciałbyś pokazać i jakbyś chciał, żeby to wyglądało. U mnie tak jest, dlatego tak zadałem pytanie. Spieszę z odpowiedzią. Na pewno to nie jest docelowa forma. Na pewno jeszcze takie dwie, jakby, formy czy formuły no, chciałbym wprowadzić. Wymagają niestety sporo czasu. Prawda jest taka, bo musiałbym się no, pożegnać z jednymi obowiązkami, aby móc się, móc się zająć tym. Nie chcę na razie za dużo zdradzać, bo tak naprawdę. Nie zarzucam wcale tych pomysłów, i na pewno będę chciał, aby były realizowane również przy współudziale mojej szanownej małżonki, która bardzo w tym wszystkim pomaga. Zapytałeś o stronę. No, strona jest tak naprawdę po to, aby jakby spajać w jednym miejscu to wszystko, co się dzieje wokół projektu. I to samo jest u mnie z blogiem. To samo. Bo umówmy się, Piotr, no, rozrzucanie po tych najróżniejszych platformach podcastowych. Już nie będę wymieniał z nazwy, i najsłynniejszym serwisie, jeśli chodzi o treści wideo, no to wiesz, ja mogę mówić, tak, możecie tu oglądać tam, tam, tam. No, trochę idzie sfiksować i oddajemy też trochę siebie za darmo i swoją ciężką pracę, bo, bo o tym dzisiaj też mówiliśmy, tak naprawdę, bo ktoś sobie wrzuca jakieś swoje reklamy, ktoś to wyświetla w takiej formie, jak on sobie chce, bo akurat zmieni regulamin i tak dalej, Chciałem mieć to miejsce, gdzie, za przeproszeniem, to my jako osoby prowadzące, jako osoby nazwijmy to zarządzające, mają jako tako pełnię władzy, a cała ta reszta tych serwisów jest tylko i wyłącznie wsparciem i doskonale to widać właśnie po tym serwisie wideo, tam odtworzeń tak naprawdę wcale nie ma za dużo, tylko szczerze, no trochę tam na celowniku jest pewnego obowiązku, że jeżeli ktoś akurat opiera swoją aktywność w poszukiwaniu treści na tym serwisie, to niech to tam sobie znajdzie. I to też jest takie ciekawe, że nieraz bardzo popularne odcinki no bo umówmy się, jedne są mniej, drugie bardziej jak to niektórzy mówią, po prostu bardziej żre no to wcale nie ma jakby odzwierciedlenia tego właśnie w tym serwisie wideo, i dochodzi do sytuacji, że właśnie te popularne odcinki tam. Wcale nie mają jakiejś wielkiej oglądalności, by nie powiedzieć, że skromną. Ale za to, jak wrzucę jakieś nagranie, jak jadę z Archim, samochodem i mam parę tam przemyśleń i chcę się z tym podzielić, czy tak jak ostatnie nagranie, które poczyniłem już w swoim gabinecie, to się nagle okazuje, że to potrafi mieć dużo, dużo większą oglądalność, mimo dużo krótszej formy. I umówmy się w pewien sposób mniej profesjonalny, bo to są często, ja zapisuję sobie tylko punkty, taki mały spis treści, żeby nie zapomnieć o czym chcę powiedzieć. I jadę na spontanie. Moje pytanie troszeczkę brzmiało, ja miałem coś innego trochę na myśli. Powiem Ci, jak to wygląda u mnie. Ja na przykład bardzo bym chciał, żebym mógł codziennie, codziennie coś sensownego nadać o jakiejś porze, w jakiejś formule, Nie, poniedziałek to, wtorek to, środa to, czwartek do soboty, w niedzielę robimy sobie wolne. Żeby nie było to tam powiedzmy newsletterek, tylko wpływa i tak dalej. Żeby był na to czas, żeby był jakiś zespół, już nawet nie tylko jedna osoba, która się pokazuje, bo tak wiesz ty czy ja tylko i wyłącznie w mediach, to już się może znudzić, jak tak codziennie będzie. Żeby to był Ja o tym czymś mówię. Taka większa sprawa, że rozumiesz, masz pomysł na rozwinięcie, no a niestety realizujemy to tak, jak realizujemy, bo takie mamy siły i środki, tak i tak to stety lub niestety wygląda. To musiałby być projekt, który tak naprawdę musiałby mieć niestety, ale. No nie chcę powiedzieć, że nie małe, ale... Biznesowe nogi, bo to, bo, to, bo to inaczej człowiek musi żyć z tego. Finansowanie, bo jeżeli chcesz zaangażować osoby, które będą to robiły tak, jak będziesz tego oczekiwał, czyli de facto będziesz wymagał, no to najnormalniej w świecie musisz im płacić. No tak, tak, bo to inaczej się nie da. Tak, druga kwestia, której się obawiam i, i to miałem... Tak, trochę zażartuję na samym początku, bo no gdzieś przeczytałem, no nie ruszaj z podcastem jak nie masz co najmniej paru odcinków, tak? Bez sensu, żeby powiedzieć światu, mam podcast i dopiero się zastanawiać, co nagram w pierwszym odcinku. Więc udało mi się i to tak trochę z rozpędu. No funkcjonując w różnych środowiskach tak naprawdę, pozyskać parę, a właściwie kilkanaście osób, z którymi zacząłem nagrywać. I ja się na tyle już jarałem, że nie potrafiłem wytrzymać, żeby poczekać tydzień do wrzucenia kolejnego, tylko ciach, następny, następny, następny. No tak, tak, znam. Krótkie to. przerwy i zaraz dostałem feedback, Arturze zwolnij, bo i tak nie nadążamy z odbiorem. Więc tu się obawiam o tym, co mówisz, bo tak jak powiedziałem, no, jeszcze dwie jakieś takie formy nie tyle kiełkują w głowie, bo one względnie są gdzieś ułożone, ale jedna tak naprawdę by mogła odbiorcą zająć od godziny nawet do dwóch. Coś chyba podobnego, co, co, co ty planujesz, ale no znowu no, gdzieś tam tematami każdy z nas się troszeczkę innymi zajmuje, więc nie byłoby to żadną konkurencją i w życiu cię nie będę traktował jako konkurencję. Ani zresztą kogokolwiek innego, kto nawet tą tematyką się zajmuje. Ja będę wspierał każdego, kto będzie startował, w tej naszej niszy, to... Jak to się nazywało? Cross promotion, tak? A, cross, pro... cross promotion, nie. Tak. Y tak. <laughs> <Yeah>. <laughs> no i, i jeszcze jedno takie no, ale wiesz, jeżeli te wszystkie formy. Jak wyobraź sobie, że jesteś odbiorcą, który łyka Hermana całego. I teraz różne formy, które wrzucasz i one by się miały pojawiać co dzień. Ja mam małe obawy, że no ktoś tak, faktycznie by się tym... bał otworzyć lodówkę, to wydaje mi się, że właśnie w ramach uzupełnienia krótkie filmy, niekoniecznie za auta, tak? Ja wykorzystuję ten element, że niestety, ale codziennie trochę czasu w samochodzie spędzam, więc ten moment wykorzystuję, ale wtedy ta forma musi być krótka, tak? Pięć minut, szybko, słuchajcie, zdarzyło się to i to, ciach, ciach ciak. Ja myślę o tym to, albo co Wy myślicie o tym, bo mam takie, takie pytanie. Rzadziej sobie pozwalam na, na formy lekko dłuższe. Oczywiście, wydaje mi się, że zostanie dzisiaj przy samym podcaście może się okazać, że możemy się obudzić za jakiś czas z ręką w Tak, wnioskniką. bo odbiorca się zmienia, i, i zmienia tak. się ta forma, w której formuła, w której on, on to, o, chce odbierać wszystko. Teraz jest taka niebezpieczna formuła, bo ona jest daleka od podcastu. Ta, mówię, ta taka poza głównym nurtem, która jest głównym nurtem, poza głównym nurtem. <śmiech> <śmiech> Czyli chodzi o te wszystkie shorty, nie? Takie krótkie dość filmiki, one nie muszą być półminutowe, pół, pół ale powiedzmy w 3-5 minut szybko powiedzieć to, co się chce w krótkim takiej formie i pyk, idzie to w świat i jest to zapomniane raz, dwa, a nie tego chcemy, nie? Wiesz co, ja też się zastanawiałem, no bo wszyscy podpowiadają, a słuchaj, a tu short, a tu relacja, a tu coś tam. Ja powiem szczerze, łeb mi od tego zaczyna pękać, bo co platforma społecznościówka, to ma inne swoje zasady, które bardzo często lubią zmieniać i myślę, że to nie jest dzieło przypadku i w tym momencie człowiek cały czas się do czegoś musi dostosowywać i nie chcę powiedzieć, że nie potrafi się dostosowywać, tylko no jestem chyba na tyle świadomy, że wiem, że nie muszę. No tak, poza tym, poza tym pamiętaj, to jest to, co ty powiedziałeś, jesteśmy dostawcami wiedzy jednak. A nie bądźmy darmowymi, znaczy darmowymi. Niewolnik zawsze będzie darmowy, poza miską i spaniem, ale mówiąc całkiem poważnie, no w tym momencie wykonujesz swoją pewną pracę, jakościowo lepszą czy gorszą, bo ja mówię teraz o całej branży, tak, bo pewnie słuchają nas osoby, które może zaczynają z podcastami, blogami czy podobnymi projektami, albo o tym myślą, i myślę, że odpowiedzi takie też mogą pozwalać. Uniknąć pewnych błędów na początku i płacenia niepotrzebnie frycowego. Takie uwagi jak nasze, znowu nieskromnie powiem, no mogą, mogą się faktycznie komuś przydać, ale wydaje mi się takie małe podsumowanie: Niekoniecznie warto się zawsze dopasowywać do tych społecznościówek, warto czasem iść pod prąd. Tworzyć coś, co może być właśnie trochę innego. Wiesz co, własne pomysły realizować. Dokładnie. No i właśnie a propos realizacji, u mnie to jest tak, że ja tak ja sobie myślę i to strzelam tak, że tak powiem mniej więcej, bo ja tego nie śledziłem, nie wyliczałem, ale ja myślę, że to, co u mnie można na blogu zobaczyć, czyli to wszystkie odnośniki, bo to jest takie centrum, jak powiedziałeś. To jest jakieś 20, może 30% tego, co ja w ogóle w tym czasie chciałem zrobić i w ogóle co chciałem zrobić, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju formy, formaty i tak dalej. Także większość tego, co tam widzicie, to jest to, czego nie zrobiłem i czego mi się nie udało, na co mi zabrakło czasu, a, a często nawet umiejętności technicznych po prostu. Także myślę, że lepiej się skupić na pomyśle, jak się to coś takiego robi, niż na czymkolwiek innym, nie? Piotrze, niestety musimy finiszować. Bardzo mi przykro. Prawda jest też taka, to myślę, że też możemy słuchaczom powiedzieć, że chyba więcej czasu spędzamy na rozmowach poza anteną i podsuwamy sobie pewne kwestie, które gdzieś tam znajdujemy w najróżniejszych czeluściach. Oj tak, i tak się rodzą czasami tematy naszych spotkań. Tak jest, i o tym właśnie chciałem teraz powiedzieć, bo w naszej następnej rozmowie korciło nas strasznie, aby dzisiaj o tym zacząć, ale stwierdziliśmy, że. Nie, to jest setny odcinek, nie. Tak jest, dokładnie, więc trochę będzie on wyglądał inaczej, ale mamy pewien pomysł, którym no, w sumie nie powinno się tak chyba trochę spoilerować, ale też myślę, że możemy tym zachęcić do posłuchania. Pewnie nie z to pierwszego odcinka podcastu na celowniku, ale trochę dalej, ale całkiem niedługo na pewno siadamy z Piotrem do mikrofonów i będziemy rozmawiać o. O książkach science fiction i odniesieniu do naszej rzeczywistości. Poza tym to nie będą książki nowe, to będą książki stare z lat, no mniej więcej 80.. Przede wszystkim ten cały nurt fantastyki socjologicznej, tak zwany i tego odniesiemy sobie, jak to wygląda dziś. No, żeby zachęcić, to może powiem, że będzie wcale nie o Stanisławie Lemie, aczkolwiek jak najbardziej nie uważam, że nie da się nie poruszyć jego pamiętnika znalezionego w Wannie. Ale będą i bracia Strugatcy, będzie i Wiśniewski Snerki, i będzie i Janusz Zajdel, i będzie Edmund Wniuk Lipiński. Także i o tym, co mamy dziś, a o czym oni pisali w latach 80., to jest nieprawdopodobne. Oczywiście wszystko w odniesieniu do służb specjalnych i do bezpieczeństwa, to tego, od tego nie uciekniemy. To jest jeden temat, który chciałbym poruszyć, a drugi. No i gwóźdź numer dwa. Ale to chyba będzie jeszcze w następnym odcinku, bo szkoda tak naprawdę dzielić to, czy ściskać w jednym odcinku. Ale zadamy to pytanie, co? Wybitnie, tak? Zadamy dajesz. to pytanie. Wbij gwoździa. Czy mamy w Polsce deep state? Czyli? Te głębokie państwo. Będziemy, szanowni państwo, rozmawiać o tym, czy tak naprawdę, ja wiem, że może zalecieć teoriami spiskowymi, ale będziemy sobie trochę rozważać. Właśnie nad tym, czy to rządy rządzą, czy jednak każde państwo ma pewien drugi taki szary, niewidoczny garnitur w cieniu, który tak naprawdę realizuje, no właśnie, czyje cele. Zresztą wtedy może sobie poruszymy też sprawy zamachów stanu, ale zobaczymy. To będzie na później. To tak chcieliśmy tylko, aby państwa zachęcić do odsłuchania naszych kolejnych wystąpień, jeszcze nie nagranych. A być może będziecie chcieli nam coś podesłać, zasugerować czy zadać pytanie. Zapraszamy oczywiście zdecydowanie do kontaktu. A dzisiaj swoimi zachrypiałymi i starymi głosami bawili państwa. Smutny pan Artur Dubier w swoim setnym odcinku podcastu na celowniku. I niemniej smutny kapitan Piotr Herman, czyli szpiegul.pl i OSS Okiem Służb Specjalnych. Jako gospodarz również podcastu na celowniku, a na pewno całego naszego wspólnego cyklu, smutni panowie dwaj. Na pewno. Dziękujemy i kłaniamy się nisko. Serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.